Witam. Dom Esterki w Opocznie. Legenda króla Kazimierza Wielkiego i pięknej żydówki Esterki. Obecnie siedziba Biblioteki Publicznej imienia Stefana Janasa. Dzisiejszy kształt budynku to lata 20. Również w tych latach pisał Tadeusz Dołęga-Mostowicz. I usłyszymy za moment, fragment jego twórczości. Artur, czytamy, bo lubimy. Tadeusz Dołęga-Mostowicz, prokurator Alicja Horn. Wyskoczył z tramwaju i szybko nastawił kołnierz palta. Siegł drobny deszcz zmieszany ze śniegiem. Od wisły ciągnął przejmujący chłodem wiatr. Nie znał wcale tej dzielnicy miasta. Gdy przed kilkunastu laty mieszkał w Warszawie, żoliboż jeszcze nie istniał. Na tym miejscu rozciągały się obłe pagórki, teren cytadeli. Pomimo dość wczesnej pory ulica była pusta. Zbliżył się do latarni i jeszcze raz rzucił okiem na notatkę. Dębowa 26. Stracił dobre pięć minut na wypytanie jakiegoś lękliwego przechodnia o kierunek, w którym ma iść, by odnaleźć ulicę dębową. Nie zdziwił się zaniepokojeniem zaczepionego. Wiedział, że swoim wyglądem nie mógł wzbudzić zaufania. Zniszczone i zabłocone ubranie na szerokich barach i od tygodnia nieogolona twarz. Z chaotycznych informacji przechodnia wynikało, że trzeba skręcić w prawo, później będzie tor, a za torem czerwona kamienica. Później na lewo i trzecia czy druga uliczka, znów na prawo. Mruknął, dziękuję. Zapchnął zmarznięte dłonie głęboko w rękawy i ruszył szybkim krokiem. Wiedział, że nie zabłądzi. Miał wrodzony instynkt orientacji w nieznanych terenach. Po prostu jakiś węch przestrzeni, który nie zawodził go nigdy, czy to w setkach obcych miast, czy na karkołomnych bezdrożach gór. Czy w zawiłych labiryntach oceanicznych portów? Gdy zawrócił na prawo, wiatr znowu uderzył mu w oczy prysznicem ostrych jak igły kropelek i wdarł się pod płaszcz. W chwili, gdy przystanął, wyminął go w szalonym pędzie ogromny samochód. Do jego uszu doleciał, doleciał jakby stłumiony krzyk, następnie już całkiem wyraźny brzęk stłuczonej szyby, i auto zniknęło na zakręcie. Odwrócił głowę. Ulica była pusta. Po obu stronach stały z rzadka małe domki o ciemnych oknach. Oho, mruknął do siebie. Jakaś grubsza robota. Na zakręcie przy świetle latarni ujrzał kilka kawałków grubego szkła. Machnął ręką i ruszył dalej. Po kilku minutach odnalazł ulicę dębową, jeszcze mniej zabudowaną niż inne, i zatrzymał się przed dużą białą willą. Wysokie żelazne sztachety, a za nimi niewielki ogródek. Nacisnął klamkę furtki. Była zamknięta. Zadzwonił i czekał. Z przyzwyczajenia rozglądał się uważnie. O kilkanaście metrów dalej była w sztachetach brama wjazdowa. Tuż za nią stało kilka zabudowań gospodarskich. Wyglądały mizernie. Przy okazałej dwupiętrowej willi. W oknach było ciemno. Musiały być szczelnie zamknięte, zasłonięte, lub też mieszkańcy już spali. Powtórnie nacisnął guzik dzwonka i dopiero teraz zauważył tabliczkę przy furtce dr Karol Brunicki, profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Tymczasem jakieś boczne drzwi widli otworzyły się z hałasem, i po chwili za furtką ukazała się krępa, niemal kwadratowa postać z kijem w ręku. – Czego tam? – rozległ się chrapliwy głos. – Ja do pana profesora, proszę otworzyć. Krępy człowiek zbliżył do sztachet brodatą twarz. Obrzucił przybłego nieufnym spojrzeniem i wzruszył ramionami. – Pan tu nikogo nie przyjmuje, tylko w klinice. – Wiem, ale proszę powiedzieć panu, że przyszedł fakir.